Cześć, tutaj Sylwia Gośka i witam Was na Kawie z Kulturą, a naszym dzisiejszym gościem jest Anna Żak. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz mi, roztańczona od dziecka, czy to się narodziło później? No, roztańczona od dziecka, oczywiście w taki zupełnie swobodny i spontaniczny sposób, ale rodzice często mi przypominali, że w zasadzie trudno mi było przejść przez pokój, nie wykonując spontanicznej choreografii do klamki przy dojściu do drzwi, więc rzeczywiście od dziecka, aczkolwiek ta profesjonalna przygoda zaczęła się już dużo później. I ja w zasadzie kochałam każdy rodzaj tańca. Wzruszałam się na spotkaniach folklorystycznych, na które chodziłam z mamą, oczywiście klasyka. Taniec współczesny tak naprawdę dopiero wtedy w Polsce zaczynał się rozwijać i miałam szczęście trafić do zespołu Hanny Strzemieckiej, gdzie zakochałam się w tym tańcu, gdzie jakby dostałam też pole do tego, żeby móc współuczestniczyć, czyli jakby móc skorzystać z tej wyobraźni, która właśnie w tym okresie od dziecka aż do czasu studiów tak się rodziła tanecznie. I zostałam, serce zostało przy tańcu współczesnym. A w międzyczasie były próby podjęcia jakichś tańców typu jakiś hip-hop, coś takiego, zupełnie jakaś inna dziedzina? Wiesz, ja to jestem z trochę dawniejszych czasów, ten hip-hop to jeszcze wtedy był taki w Polsce. Ale coś takiego znany. Bardziej ogólnego. Oczywiście kursy tańca towarzyskiego i jakby w ogóle tą kulturę latynoską też bardzo lubię. Prywatnie i właśnie kursy tańca towarzyskiego. Gdzieś tam otarłam się o ten taniec ludowy też przez chwilę, no ale mówię, przez zespół taki estradowy, gdzie było połączenie tańca, to w zasadzie były spektakle, gdzie było i słowo, i śpiewanie przy klubie garnizonowym, taki zespół. No ale tak jak mówię, serce poszło w kierunku teatru tańca i tak już zostało. No właśnie, Lubelski Teatr Tańca. Połączenie teatru, połączenie tańca. Niby nie są to jakoś mocno odległe dziedziny, ale jak to się ze sobą udaje połączyć na scenie? Jak wyglądają prace nad takimi spektaklami łączącymi dwie takie dziedziny? Tak naprawdę teatr tańca to jest o wiele więcej dziedzin sztuki niż dwie. Bo zaryzykowałabym twierdzenie, że w takim spektaklu teatru tańca może znaleźć się wszystko. I oczywiście bardzo często włączane jest słowo, śpiew, obraz, wizualizacja, więc to wszystko się miesza. Oczywiście scenografia, światła są niezwykle ważne, więc cała ta warstwa właśnie wizualna. No ale oczywiście dla nas takim motywem przewodnim i łącznikiem tego wszystkiego jest taniec i ruch. Ruch pod różną postacią, bo to czasami może być bardzo subtelny, bardzo taki introwertyczny, intymny, który nie kojarzy się z jakimś takim spektakularnym ruchem, z podnoszeniem nogi, ale jest to cały czas przekaz ciała, ruchu właśnie, także te dwie dziedziny sztuki rozrosły się do wielu innych, więc dlatego właśnie ten rodzaj tańca, ruchu jest dla mnie tak ciekawy, tak inspirujący, bo rzeczywiście możemy sięgnąć po wszystko, co nam podpowie wyobraźnia. Tak jeszcze dopytam, takim punktem wyjścia przy tworzeniu nowego spektaklu jest właśnie najpierw ruch, czy może inspiracja muzyką daną, czy może inspiracja jakimś słowem i jakimś już istniejącym dramatem, czy jak to wygląda? Bardzo, bardzo różnie. To jest w zasadzie przy każdym podejściu do nowego tematu, do nowego spektaklu, czy nawet każdy dzień podpowiada trochę inne rozwiązania i jest naprawdę przeróżnie. Te inspiracje, ten początek
zdarza się, że rzeczywiście muzyka jest tym takim elementem, który zaczyna inspirować i do niej powstają obrazy. Czasami jest to rzeczywiście na przykład literatura, czasami jakaś myśl, czasami relacja, czasami emocja oczywiście, czasami energia, a czasami właściwie jakiś taki bardzo, bardzo indywidualny zamysł, który jakby chciałoby się wypowiedzieć. Więc jakby te inspiracje są przeróżne i te początki spektakli. Dla mnie też zawsze mówię, że tą inspiracją jest i przyroda, natura oczywiście, rośliny, zwierzęta, ale też taka właściwie codzienność i niecodzienność. To jest dla mnie inspiracja. Wszystkie jakieś elementy, które wychwytuję w tej codzienności, stają się niecodziennością. tak to czytam i tak mnie te obrazy z życia po prostu, czyli też ruch uliczny, samochody, oczywiście ludzie, relacje między nimi, chmury, wiatr, to wszystko gdzieś się składa na bardzo różne pomysły i obrazy, które powstają w głowie, no i tak zaczynają kiełkować, rozwijać się. Czyli inspiracja może przyjść w każdej jednej chwili, nieważne gdzie jesteśmy. No tak. Wszystko może zainspirować. Tak. Ile trwa mniej więcej praca nad takim jednym spektaklem? Czy to też jest ruchome? To też jest ruchome, bo to też zależy od formy. Są spektakle, które mimo że ten ruch jest motywem przewodnim, ale właśnie on się choreografia się nie komplikuje, tylko jest bardzo ludzka i łatwiej przychodzi generowanie materiału ruchowego właśnie. To też zależy od składu osobowego, w jakim się spotykamy do realizacji, bo to też nas czasami determinuje, że niektóre rzeczy trzeba zrobić szybciej, a na niektóre jest więcej czasu. Ale zawsze jest to przemyślane i jakby nigdy chyba nie wypuściliśmy na światło dzienne czegoś, pod czym nie chcielibyśmy się podpisać sami. Czyli w zasadzie pracujemy do momentu, w którym czujemy, że to może ujrzeć światło dzienne. Ja mówię o sobie, ale myślę, że też koleżanki, koledzy również. Rozumiem. Jakie emocje towarzyszą podczas tworzenia spektaklu i nie tylko spektaklu, ale tak samo różnych innych wydarzeń związanych właśnie z tańcem i z pani działalnością? Co tam się dzieje? Jakie emocje są podczas tworzenia czegoś i później już przy wypuszczeniu tego w świat? No ponieważ to jest ruch, to jest ciągle w ruchu i to jest dużo emocji, to jest też taka mieszanina, ponieważ to jest zmienne i proces twórczy też jest, jakby przejście przez ten proces twórczy ma różne etapy, od takiego wstępnego, rozpoznawczego, gdzie wszystko nas ciekawi i jakby sięgamy po bardzo wiele rzeczy, z których później trzeba zdecydować, wybrać, więc przychodzą zupełnie inne emocje, kiedy trzeba się właśnie podjąć decyzje takie ostateczne. Zgodne z tym, co chcemy powiedzieć i przekazać. Oczywiście jakieś kryzysy, zwątpienia, zdenerwowania, zniecierpliwienia, złość na siebie, na sytuację, na to, że pomysł jakiś nie przychodzi we właściwym momencie. Więc jakby ten tygiel emocji jest rzeczywiście duży, wachlarz taki, z którego jest z czego czerpać. Lepiej być na scenie, czy lepiej być za sceną już jako choreograf pracować? To jest trudne pytanie, bo do pewnego momentu byłam głównie tancerką pod skrzydłami Hanny Strzemieckiej, która prowadziła naszą grupę, zainicjowała ją i ona była tym motorem do powstania Lubelskiego Teatru Tańca, wcześniej w grupie tańca współczesnego Politechniki Lubelskiej.
więc bardzo długo byłam tancerką, ale właśnie ta otwartość Hanki Strzemieckiej sprawiła, że zawsze czułam, że mogę też swoje pomysły podpowiadać. Hania była otwarta na nasze pomysły, na nasze inspiracje, na taką współpracę, zarówno dotyczącą właśnie takich inspiracji, jakichś obrazów, które w spektaklu miały szansę zaistnieć, jak też już samego ruchu. Bardzo lubiłam z nią współpracować, właśnie kreować wspólnie. Tak w zasadzie często to powstawało Hanka jeden ruch, ja dopowiadałam kolejny, który wynikał gdzieś, czułam, że może być następstwem tego zaproponowanego ruchu. Hania go akceptowała, inspirował ją do kolejnego, więc jakby długo to była ta współpraca, ale ponieważ kształciłam się jako pedagog i ta warstwa prowadzenia również grupy, prowadzenia też no tych obrazów w głowie i pomysłów było wiele, więc ta choreografia zawsze też była taką częścią mnie i zawsze, czy łatwiejsze, czy trudniejsze, czy bardziej przyjemne, czy mniej. Na pewno inaczej, ale też towarzyszyły temu duże emocje, bo też ja zawsze myślałam nie tylko o ruchu, ale też od razu o światłach, o scenografii. W czasie realizacji swoich spektakli już, które ja choreografowałam, stałam za sterami świateł, więc też to też było jeszcze innego rodzaju napięcie, żeby też jakby dopełnić ten spektakl, więc w jakimś sensie też mogłam w nim uczestniczyć tak bezpośrednio i to było bardzo przyjemne. Chociaż, no mówię to... Pracując z grupą, to właśnie jak wygląda taka praca nad choreografem? Czy to jest tak, że przychodzisz ze swoim własnym pomysłem i od razu jest, słuchajcie, tu zrobimy to, tam zrobimy tamto, tu połączymy tym i że idziemy w ten sposób? Czy jest miejsce też dla grupy na własne pomysły, na to, żeby coś może z improwizacji też coś wyciągnąć? Jak wygląda właśnie praca pod tym kątem? Ja zawsze chyba potrzebowałam sama dla siebie czuć się na tyle przygotowana, wychodząc z propozycją, przygotowana w takim sensie, że ja najpierw chciałam wiedzieć, czego chcę, co chcę zaproponować. I oczywiście układało mi się wiele obrazów, takich ciągów choreograficznych, pomysłów, które, z których jakby ta iskierka do powstania spektaklu powstawała, ale no mam nadzieję, że też byłam otwarta na to, żeby tancerki, bo głównie z kobietami pracowałam w grupie tańca współczesnego, którą później jakby w spadku po Hannie Strzemieckiej ja prowadziłam od 2005 roku, że dziewczyny miały też możliwość wypowiedzenia swoich osobowości, bo też wszystkie były ogromnie ciekawe, inspirujące, więc to też była taka wymiana, gdzie wiele rzeczy powstawało wspólnie, albo próbowałyśmy różne rzeczy, a ostatecznie no, ja podejmowałam decyzję, ale też jakieś fragmenty, w których solowe partie przygotowywałyśmy, no i też zawsze to w porozumieniu z ciałem, które miało to jakby wykonać ostatecznie, bo trudno narzucić choreografię, żeby tancerka tylko to odtworzyły, bo to wtedy nie przemawia, takie, no jest obce, jest suche, zbyt takie, obce, tak. Więc oczywiście proponowałam, ale też myślę, że było miejsce na to, żeby każdy mógł znaleźć jakieś coś dla siebie i dla swojej wypowiedzi. Przyglądając się osobom, które gdzieś tam tańczą, niekoniecznie właśnie w tym zespole, ale ogólnie, że widząc właśnie osoby tańczące, to pierwsza myśl to jest takie zwracanie uwagi na ich styl, na technikę, czy dobrze to robią, czy źle to robią, czy jak to wygląda. Czy może właśnie pojawia się takie poczucie, że kurczę, fajnie, że ktoś to robi, że ktoś tańczy. Co przeważa tutaj? To trochę zależy, w którym momencie, bo
Jestem często jurorem w konkursach, przeglądach takich dziecięcych, młodzieżowych. Wtedy oczywiście no nie sposób nie zwrócić uwagi na to, czy jest to ciekawe choreograficznie, również technicznie. Ale wprowadzając w świat tańca, a bardzo często pracuję z grupami początkującymi i uwielbiam to, uwielbiam pracować z ludźmi, którzy wkraczają w tą przygodę i tak trochę zarażać ich tą swoją pasją, to oczywiście najważniejsze jest, żeby oni poczuli, żeby poczuli w ogóle swoje ciało, żeby poczuli, co to ciało może zrobić, więc wtedy jest to wolność, która oczywiście w propozycjach, w zadaniach, ale wtedy wręcz wzrusza mnie czasami naprawdę, jak ludzie, którzy nigdy nie tańczyli, zaczynają kreować, mówić za pomocą tańca, jaką radość im to sprawia. Więc wtedy absolutnie nie jest to miejsce na techniczne uwagi. I ja też zawsze, wprowadzając jakby właśnie takie osoby do tego świata tańca, zawsze mówię, że przejdziemy taką drogę, właściwie trzyetapową, że to jest na początku wyobraźnia właśnie, wyobraźnia, poznanie swojego ciała i skorzystanie z tej wyobraźni, takiej wolności. Później musi przyjść ten etap techniki, takiego przepracowania, rzeczywiście rzetelnego już popracowania nad swoim ciałem, nad mięśniami, nad kondycją, nad strukturą i nad tymi elementami technicznymi, ale nigdy nie możemy na tym zakończyć, bo dla mnie to jest tylko narzędzie, żeby przejść do trzeciego etapu, znowu wyobraźni, interpretacji, takiego odczucia tego ruchu, żeby to, co ciało wypracowało w tej fazie poznawania techniki, to tak jak przy prowadzeniu samochodu, że to się powinno dziać automatycznie, natomiast żeby było miejsce na tą interpretację, na tą przyjemność z tańczenia, żeby nie trzeba było już o tej technice myśleć. Oczywiście jeśli spektakl, realizacja jakaś jest grupowa i pewne rzeczy są synchroniczne, no to trzeba się wyczuć, żeby wspólnie ten ruch wykonać, ale tak jak mówię, tu już trzeba odejść od tej techniki i jakby wrócić do siebie po prostu, do swojej osobowości, do interpretacji tego ruchu. Ja mam jeszcze takie pytanie. Nie wiem, czy padnie tutaj jakakolwiek odpowiedź na to pytanie. Już się boję. Ale też mnie to ciekawi z tego względu, że ja jestem związana z teatrem, ale tradycyjnym. I u nas bywały takie sytuacje i mnie ciekawi, czy zdarza się coś takiego w teatrze tańca, gdzie będąc na scenie trwa już ten spektakl, i coś się wydarza nieplanowanego. I jak to wtedy wygląda, jeżeli, no bo w teatrze tradycyjnym jeszcze jest, mam wrażenie, że większe pole manewru na to, żeby jakoś zareagować, żeby jakoś to poprawić, a jak to wygląda w teatrze tańca? Jest ogromne pole manewru i to są najpiękniejsze sytuacje. No oczywiście warunkiem jest, żeby nie spanikować i właśnie po to się uczymy tej obecności scenicznej, żeby być tu i teraz i właśnie, żeby coś zrobić z taką sytuacją. I często, powiem szczerze, że często takie zmiany, które następowały w sposób zupełnie nieoczekiwany, bo się coś wydarzyło i ktoś to w jakiś sposób umiejętny właśnie zmienił, ograł to tak, żeby widz się nie zorientował, że tam coś jest nie tak, to często takie zmiany zostawały na stałe, bo po prostu wprowadzały jakiś taki ruch, taki shift, który naprawdę zmieniał, odświeżał i to było bardzo ciekawe. Czyli też się zdarzają takie sytuacje i też możemy wybrnąć. A ponieważ też wiele momentów w spektaklu teatru tańca, przez to, że właśnie to jest ta, jakby zostaje ta interpretacja, że to już to ciało przepracowuje, jest miejsce na improwizację w jakimś temacie, w jakimś obszarze, ale nie wszystkie ruchy są ułożone takie od początku do końca. Jest duże pole do popisu. Rozumiem.
Chciałam też zapytać o międzynarodowe spotkania teatrów tańca, bo jest to no, bardzo duża impreza taka taneczna tutaj, taka kulturalna u nas. I jak wygląda praca nad przygotowaniem do takiego wydarzenia? No, międzynarodowe spotkania teatrów tańca w zeszłym roku skończyły 25 lat w 2021, więc ćwierćwiecze, i jak to sobie tak nazwaliśmy, że to jest ćwierćwiecze, to tak zrozumieliśmy, że to jest bardzo długo. I rzeczywiście jest to jeden z nielicznych festiwali w Polsce, które tak długo funkcjonuje z powodzeniem, nieprzerwanie. Inicjatorką festiwalu również była Hanna Strzemiecka w 1997 roku, więc to takie dość odległe czasy, ale przez te 25 lat my też dojrzewaliśmy oczywiście jako twórcy, również organizacyjni. I taka praca zaczyna się bardzo wcześnie, bo no tak rok wcześniej, czasami dużo dłużej, bo pracując jakby w tej ekipie Team Lubelskiego Teatru Tańca, w pełnym składzie realizuje ten festiwal i jakby wszyscy jesteśmy zaangażowani nie tylko bezpośrednio, tylko czasami jest to kwestia nawet kilku lat rozmów, negocjacji z zespołami, z zagranicznymi zespołami, które mają kalendarze wypełnione na kilka lat do przodu, więc mogę śmiało powiedzieć, że to jest kilkuletnia praca programowania, myślenia o tym, co następnym razem, kogo zaprosić, kto będzie mógł do nas przyjechać. No i my jesteśmy, często to powtarzamy, że w Lubelskim Teatrze Tańca jest taki no też tygiel charakterów. Każdy z nas jest zupełnie inny, reprezentuje inne, nawet czasami inne poglądy, inne spektakle nam się podobają. To czasami oczywiście jest też źródło jakichś konfliktów, negocjacji, rozmów, ale ja cały czas niezmiennie mam przekonanie, że to jest też plus, dlatego że dzięki tej naszej reprezentacji różnych tych poglądów mamy szansę zaprogramować wspólnie program dla każdego odbiorcy, że wtedy każdy i też od początku, kiedy Hanka obmyślała ten festiwal, mówiliśmy o różnorodności, o tym, żeby to nie było jednokierunkowe, bo są jakieś nurty wybrane również w tańcu, ale zawsze jakby kładliśmy nacisk na to, żeby to były różnorodne propozycje, żeby po prostu rzeczywiście każdy znalazł coś dla siebie. A dzięki tej naszej pracy no, udało nam się spełnić wiele już swoich marzeń, takich nawet z młodości, zaproszenia zespołów, które oglądaliśmy z zapartym tchem na wideo, jeszcze na DVD u Hanki Strzemieckiej, która przywoziła kasety z Nowego Jorku na przykład. I no dzięki temu jakby zwieńczenie festiwalu to była prezentacja ikony teatru tańca Wuppertal, teatr tańca Piny Bausch, która ten teatr tańca właśnie wyniosła, wyeksponowała, nazwała. I rzeczywiście jakby pracując tak długo, intensywnie mogliśmy gościć też zespół Baczewa Dance Company, Hofer Schechter, to są nazwiska, Alonzo King, którego też podziwialiśmy, zespół jego w Stanach Zjednoczonych, więc rzeczywiście jest to trudna czasami praca, ale zawsze kiedy kończymy festiwal w listopadzie, jesienią, kiedy to już jest takie też jakby okoliczności te jesienne, no już też powodują dodatkowe zmęczenie, to zazwyczaj jest to taki rodzaj spełnienia i satysfakcji, że rzeczywiście naszymi gośćmi były niesamowite postaci ze świata tańca. No i już niedługo tak się wydarzy, bo już się zbliża kolejna edycja tego wydarzenia, ale też na pewno macie w zanadrzu też i inne wydarzenia, które niedługo się pojawią. I może jeszcze tak już
kończąc powoli, to jeszcze tak się zapytam właśnie o takie najbliższe projekty, które jeszcze teraz będą ujrzą teraz światło dzienne jeszcze. Od kilku lat, oprócz tego ogromnego wydarzenia, jakim są Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, prowadzimy wiele projektów jakby przez cały rok. To nie jest tylko praca i jakby prezentacja listopadowa, tylko w zasadzie ten taniec staramy się pokazywać jak najczęściej. Od 2020 roku zrealizowaliśmy kolejne marzenie. Jest to program już teraz Przestrzenie Sztuki, który jest programem pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i Instytut Teatralny. A my, Centrum Kultury, jest operatorem akurat i tanecznego, i teatralnego programu. Ale to jest jakby wynik wielu lat pracy i takiego myślenia o ośrodku tanecznym, o centrum choreograficznym Domu Tańca. Takie były pomysły właśnie jeszcze Hanny Strzemieckiej, czyli w latach 90. No i tak po tych wielu latach to się zmaterializowało jako program Przestrzenie Sztuki, dający nam możliwości również finansowe, żeby ten taniec był obecny stale, żeby był obecny w Lublinie, w regionie, w Polsce. To są rezydencje artyści, którzy przyjeżdżają do nas, żeby skorzystać z naszych sal. Z naszej sceny czasami freelancerzy, którzy nie mają po prostu takiej przestrzeni gdzie indziej, więc tutaj ta przestrzeń w przestrzeniach sztuki się rozrasta. To jest bardzo pogłębiona działalność edukacyjna, czyli właśnie wprowadzanie w ten świat tańca na każdym etapie, wprowadzanie i rozwijanie go, bo mamy również propozycje dla profesjonalnych tancerzy, dla choreografów, to są coachingi, to są pokazy filmowe i dla dzieci, i dla seniorów, więc jest to ogromny program, który pozwala nam w zasadzie codziennie spotykać widzów, odbiorców z tańcem. Dzisiaj mieliśmy akurat takie oficjalne otwarcie tego programu, też po zakończeniu coachingu, który trwał 4 dni z Januszem Orlikiem. Młodzież, która korzystała edukacyjnie, uczyła się tych praktyk choreograficznych Janusza na Wirydarzu Centrum Kultury, zaprezentowali etiudę ruchową. No i rzeczywiście jakby stale możemy ten taniec dzięki przestrzeniom sztuki jeszcze bardziej wzmacniać, rozwijać, proponować. Czyli udało się po prostu osiągnąć taki już daleki, znaczy inaczej, że udało się po prostu to marzenie zrealizować i w takim razie też bardzo się z tego cieszę. No i mam nadzieję, że w przyszłości uda się zrealizować też pewnie inne marzenia, bo tych marzeń na pewno jest sporo. No to tak, to kiełkuje i pączkuje, więc jak najbardziej zawsze jest jeszcze apetyt na jeszcze więcej. To aby to jeszcze więcej faktycznie było w garści w pewnym momencie, a ja po prostu dzisiaj już dziękuję bardzo za tą miłą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.